cudowny świat kształtów wszędzie wokół nas. Kwadrat, trójkąt, okrąg, prostokąt. Świat przepięknych kształtów roztacza się w koło. Poszukajmy razem, będzie nam wesoło. Świat przepięknych kształtów roztacza się w koło. Poszukajmy razem, będzie nam wesoło. Księga kształtów. Witajcie, jestem prostokątem. Zobaczmy, co jeszcze ma kształt prostokąta. Spójrzcie, oto sweter. Ale gdzie podziały się jego rękawy? Tu są rękawy. Rękawy w kształcie prostokąta. Sweter najlepiej zakładać w zimę, gdy na dworze jest bardzo zimno. Oto lodówka. Ale chwileczkę, gdzie są drzwi do lodówki? Tutaj są drzwi do lodówki w kształcie prostokąta. Nie zapominajcie zamykać drzwi do lodówki. Wtedy zimne powietrze nie będzie z niej uciekać. Co jeszcze ma kształt prostokąta? Stoi w sypialni, przykryte jest kocem i leży na nim poduszka. Zanim położymy się w nim spać, mówimy dobranoc. Co takiego? Oczywiście, to łóżko. Łóżko w kształcie prostokąta. Dobranoc. Rękawy swetra, drzwi od lodówki i łóżko. Wszystkie te rzeczy mają kształt prostokąta. Witajcie, jestem kwadratem. Zobaczmy, co jeszcze ma kształt kwadratu. Spójrzcie, oto koszula, ale czegoś jej brakuje. Aha, kieszeni! Kieszeni w kształcie kwadratu. W kieszeni można nosić różne przedmioty. Oto obraz. Ale chwileczkę, czegoś tu brakuje. Ramy. Rama do obrazu ma kształt kwadratu. Kiedy obraz wstawiony jest już w ramę, wygląda bardzo ładnie. Co jeszcze ma kształt kwadratu? Kiedy wychodzimy na spacer, wkładamy do niej różne przedmioty. Klucze, telefon komórkowy, butelkę z wodą i chusteczki. Może być duża albo mała, na suwak albo zatrzaski. Co to takiego? Tak, to torebka. Torebka w kształcie kwadratu. Ojejku, jaka ogromna torebka. Ciekawe, co jest w środku. Kieszeń na koszuli, rama do obrazu i torebka. Wszystkie te rzeczy mają kształt kwadratu. Cudowny świat kształtów wszędzie wokół nas. Kwadrat, trójkąt, okrąg, prostokąt. Świat przepięknych kształtów roztacza się w koło. Poszukajmy razem, będzie nam wesoło. Świat przepięknych kształtów roztacza się w koło. Poszukajmy razem, będzie nam wesoło.